Cześć. Gdyby nas zapytać, was, któregokolwiek chemików zapytać, co się stanie, kiedy ja dodam nadtlenku wodoru do roztworu wodorotlenku baru? No z tabeli rozpuszczalności nic nie wynika. Większość osób odpowie, że no nic, no bo co się ma stać? Co się ma tam utlenić, co się ma zredukować? Tak by się wydawało, że nic. A jednak, jeżeli ja do roztworu wodorotlenku baru, który już tutaj przygotowałem, dodam sobie troszeczkę nadtlenku wodoru w postaci perhydrolu, czyli 30% roztworu, to zobaczmy, co się stanie. Od razu strąca się biały osad. Wodorotlenek baru reaguje z nadtlenkiem wodoru ze strąceniem nadtlenku baru. Jest to związek o budowie jonowej, zbudowany właśnie z jonów nadtlenkowych i kationów baru. Wynika to stąd, że nadtlenek wodoru ma silniejsze właściwości kwasowe niż woda i całkiem łatwo jest go zdeprotonować. W roztworach wodnych o zasadowym odczynie on ulega deprotonacji i tworzą się aniony wodoronadtlenkowe. Te aniony wodoronadtlenkowe reagują nam z kationami baru i strąca się właśnie ten nadtlenek baru. Sam anion nadtlenkowy nie istnieje w roztworze wodnym. I po co ja o tym mówię? Bo to, że ten anion, ten istnieje, ale to, że ten anion nie istnieje w roztworze wodnym, nie oznacza, że nie można strącić takiego nadtlenku. Podobnie ma to miejsce w przypadku siarczków. To, że anion siarczkowy nie istnieje według pewnej publikacji w roztworze wodnym, i ja się z tym zgadzam, nie oznacza, że nie można strącić siarczków. Można, tak samo jak tutaj, można strącić nadtlenek baru, który jest w wodzie praktycznie nierozpuszczalny. Więc wracając do rzeczy, to, że w roztworze są tylko takie jony, nie oznacza, że nie można przeprowadzić takiej reakcji, w której strąci się nadtlenek baru. I tak samo, gdybyśmy mieli roztwór na przykład jakiegoś tam siarczku sodu, w którym też nie będzie anionów siarczkowych, tylko będą jakieś wodorosiarczkowe, to można strącić na przykład jakiś siarczek ołowiu czy coś tego typu. Takie strącanie może być bardziej skomplikowane, bo przejściowo może nam się strącać właśnie taki wodoronadtlenek baru, który bardzo szybko ulega rozkładowi do właśnie tego naszego nadtlenku. Tak samo siarczki. Mogą się początkowo szybko strącać wodorosiarczki i bardzo szybko rozkładać. Podobnie jak to ma miejsce przy strącaniu tlenku srebra, który tak naprawdę strąca się jako wodorotlenek i bardzo szybko ulega rozkładowi. Dlatego też na przykład nie istnieje wodorotlenek miedzi 1, bo się bardzo szybko rozkłada na ten ceglasty tlenek miedzi. Do tego stopnia, że praktycznie się go nie otrzymuje, ale w bardzo niskich temperaturach udało się otrzymać przynajmniej na chwilę wodorotlenek miedzi 1 i go scharakteryzować. Teraz zobaczmy, no bo ja mówiłem, że to tutaj jest wodorotlenek baru. Był tutaj oczywiście ten roztwór. A co się stanie, jeżeli ja to zakwaszę? To ten osad się roztwarza, bo po prostu wyparliśmy nadtlenek wodoru z jego soli. No z soli słabego kwasu, jakim jest właśnie ten nadtlenek nasz wodoru. Czyli po prostu wróciliśmy tutaj do sytuacji, kiedy mamy wolny nadtlenek wodoru, który byśmy mogli teraz oczywiście wykryć, że on tam jest. To wszystko i generalnie sam ten film ma służyć tylko uzupełniająco do mojego najnowszego artykułu o tym, czy anion siarczkowy istnieje, czy nie istnieje. Cała sprawa dotyczy tego, czy on istnieje w roztworze wodnym, a nie tego, czy on w ogóle istnieje, czy nie istnieje. Okej, pozdrawiam i zapraszam do artykułu. Cześć.